Autobus Mama i Ashley spędzają dzień na przyjemnym relaksie. Ups! Może byłoby lepiej, gdyby Buster i Ash pobawili się na zewnątrz. Cały ten śnieg jest fajny, ale w co przyjaciele mogliby się pobawić? Pobawią się w policjantów i złodziei! Zaczynajmy! Tam jest dziadek. Chyba nie może odkręcić tego węża. Ojej, mało brakowało. Rety, dziadku, uważaj! O, woda zamarza, tworząc sople. Przyjaciele są w pułapce. O nie, jak oni się teraz stąd wydostaną? Buster i Ash trąbią w klaksony, ale nikt ich nie słyszy. Teraz próbują przepchnąć Asha przez okno, ale aż się nie mieści. To dziadek. Może on ich uratuje. Ojej, dziadek myśli, że to tylko taka zabawa. Ale co to jest? Wędka? Buster ma chyba jakiś pomysł. Ha! Buster używa wędki, żeby złowić kanapkę. Co on takiego wymyślił? Busterowi udało się zwrócić uwagę mamy. Teraz mama ich uratuje. Mama używa swojej suszarki do włosów, żeby stopić sople. Bardzo powoli. Uff, Buster i Ash nareszcie odzyskali wolność. Wszystko wróciło do normy. Buster, Ash i Mira są w kąciku zabaw i bawią się w chowanego berka. To Buster chowa się w basenie z piłeczkami, aż go znalazł. A teraz próbuje dać mu berka. Szybko, Busterze, Ash jest tuż za tobą. Ups, Buster znalazł Mirę. Berek, dobra robota, Ash, złapałeś ich. To autobus tata. Mówi, że pora kończyć zabawę. Ale Buster, Ash i Mira nie chcą jeszcze wracać do domu. Chyba mają jakiś plan. Ruszajmy! Zabawa trwa dalej. Autobus tata próbuje złapać Bustera, ale mały autobus jest za szybki. Prawie się udało. O nie, autobus tata pokoziołkował do basenu z piłeczkami. To świetna okazja, żeby się gdzieś schować. Która kryjówka będzie najlepsza? Mira znalazła miejsce za klockami. Buster upatrzył sobie miejsce za ślizgawką. Ale Ash już je zajął. Szybko, Busterze, pospiesz się. Autobus tata znów ich szuka. Gdzie podział się Buster? Jest tam, ale autobus tata jeszcze go nie znalazł. Autobus tata zauważył czyjeś koła za klockami. Kto to może być? To Mira. Autobus tata ma dobre oko. Ale gdzie są pozostali? Coś poruszyło się za ślizgawką? Buch, to Ash. Gdzie jest Buster?
Jest tam! Chowa się za tunelem! Buster chyba wie, jak odwrócić uwagę taty. Co to było? Piłeczka! Autobus tata musi to sprawdzić. Buster ma teraz okazję, żeby znaleźć nową kryjówkę. To był niezły podstęp. Może Buster skorzysta z trampoliny, żeby się lepiej schować? Autobus tata wciąż nie może nigdzie znaleźć Bustera. Buster znalazł nową kryjówkę w basenie z piłeczkami. No cóż, autobus tata, Ash i Mira postanawiają jechać już do domu. O nie, chyba nie zostawili Bustera samego. Znaleziony! Przechytrzyliście Bustera. Niezła robota. Ale najwyższa pora wracać już do domu. Wszyscy świetnie się bawili. Buster pakuje plecak na urodzinowy piknik na cześć Asha. Potrzebny będzie piknikowy koc, coś do picia. Co jeszcze może się Busterowi przydać? Pianki cukrowe do opiekania przy ognisku. Dzięki, tato autobusie. Nie zapomnij prezentu. Buster bardzo się cieszy na urodziny Asha. Co się dzieje, Busterze? Buster wygląda, jakby był chory, ale nie chciałby przegapić przyjęcia.
Buster i tata przyjechali na przyjęcie. Rozpoczynają się wspólne gry. Buster naprawdę nie wygląda najlepiej, ale nie chce, żeby ominęła go cała zabawa. Przyjaciele bawią się w chowanego. O nie, Buster naprawdę czuje się źle. Może jak usiądzie przy ognisku, to zrobi mu się lepiej. Przyjaciele martwią się o niego i chcą mu jakoś pomóc. Może pianki cukrowe poprawią jego samopoczucie. Ale Buster nie jest nawet w stanie jeść opiekanych pianek. Musi odpocząć i autobus tata zabiera go do domu. Ale Buster chce najpierw dać Ashowi jego prezent. Co to takiego? To zestaw przyborów do malowania. Bardzo przemyślany prezent, Busterze. Ash wpadł na jakiś pomysł. Podaje bandytowi i Scout pędzle do malowania. Ciekawe, co zamierzają namalować. Buster odpoczywa w domu. Nie jest w swoim zwyczajnym dobrym humorze. Żeby poczuć się lepiej, musi przyjąć lekarstwa i dobrze się wyspać. Świetnie się spisałeś, Busterze. Nazajutrz Buster czuje się trochę lepiej. Ale jest mu przykro, że minęły go urodziny Asha. Autobus tata przynosi Busterowi ciepłą zupę. A co to jest? Przyjaciele namalowali dla Bustera obrazek. I czekają na niego na zewnątrz. Hurra! Buster ucieszył się na widok przyjaciół. A obrazek sprawił mu wielką przyjemność. Zobaczcie, to Bandit. Przyjechał w odwiedziny do Bustera. Bandit jest bardzo podekscytowany. Ciekawe dlaczego. Wow, Busterze, jaki fajny dinozaur. Bandit też ma dinozaura. Przyjaciele jadą pobawić się w parku. Zabawa z figurkami dinozaurów jest super! Ale chwileczkę, co to jest? To chyba dinozaur! Buster i Bandit wyobrażają sobie wymyśloną przygodę z dinozaurem. Co to było? To tyranozaur! Uciekać! Szybko! 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 Jak przyjaciele przedostaną się na drugą stronę? Szybko! Dinozaur jest coraz bliżej! Tak jest! Buster ma swoje kowbojskie lasso! Dalej, Busterze! Ale Bandit się trochę denerwuje! No dalej, Bandicie, dasz radę! Bandit postanawia być dzielny. Juhu! Świetnie ci poszło, Bandicie! Tyranozaur na pewno ich tutaj nie dopadnie. O-o, chyba będzie inaczej. Zobaczcie, przyjaciele mogą się schować za tym drzewem. Bandicie, pospiesz się! Chwileczkę, czy to jest jajo? Och, tyranozaur wcale ich nie gonił. Po prostu szukał swojego jaja. O nie, jajo toczy się w stronę urwiska. Szybko, Busterze! Uff. Jajo zostało uratowane. Dinozaur jest Busterowi bardzo wdzięczny. Co za wspaniała przygoda. A to wcale nie był dinozaur, tylko Digli, który szukał swojej piłki.
Wszyscy lubią zabawę z dinozaurami. To był wspaniały dzień, pełen zabaw i przygód w parku. Przyszła pora na coroczny bieg w naturze, organizowany przez autobus Tatę. Zapowiada się świetna zabawa. Ash i Buster postanowili współpracować. Zadanie polega na jak najszybszym pokonaniu trasy w lesie. Ten, kto pierwszy wróci w wyznaczone miejsce, otrzyma błyszczące trofeum. Do biegu? Gotowi? Start! Bandit wyprzedził Bustera i Asha. On naprawdę chce wygrać. Co on knuje? Odwrócił znak. I teraz Buster i Ash jadą w złym kierunku. O nie! A co to? Ścieżka się urywa. Jak to? Co to jest? Olbrzymi ślad opony. Ash myśli, że taki ślad mógł zostawić tylko potwór. Nieprawda. Nie martw się, Ash. Potworów przecież nie ma. O-o. Przyjaciele chyba się zgubili. Ale muszą jechać dalej. Zwalniają. O rety, utknęli w błocie. Co oni teraz zrobią? Co to było? Brzmiało jak potwór. Nie bójcie się. To tylko Monster Truck. Jest bardzo przyjaźnie nastawiona. Wyciąga Asha z błota. Wow, jaka ona jest silna. Kolejna Bustera. Ta Monster Truck nazywa się Mira. Ona też się zgubiła, tak jak Buster i Ash. Buster proponuje współpracę. Oto i niegrzeczny bandit. Jest już prawie na finiszu. Ale zobaczcie, Buster i przyjaciele wysunęli się na prowadzenie. Okazało się, że jechali skrótem. Hurra! Mira wygrała wyścig. Ale nie udałoby się jej to bez pomocy nowych przyjaciół. Mira wygrała puchar. Hurra! Mira współczuje banditowi, który został całkiem sam. Ona dobrze zna to uczucie. Bandit z kolei żałuje, że oszukiwał podczas wyścigu. Nic się nie martw, bandicie. Mając wsparcie przyjaciół, nikt nie musi oszukiwać. A zawieranie nowych znajomości to wspaniała sprawa. Wszyscy świetnie się bawią na jarmarku bożonarodzeniowym. Oto Buster. Zajada właśnie jabłko w polewie. Jakie to pyszne. Rany! Autobus mama trzyma prezent. Czy to prezent dla Bustera? Tak, ale mama mówi, że z otwarciem prezentu trzeba poczekać do świąt. Buster wcale nie chce czekać. Już teraz chce otworzyć swój prezent. Ale będzie musiał poczekać. Rzuć piłkę i zbij puszki. To ulubiona gra mamy. Buster spróbuje zerknąć na prezent, gdy mama nie patrzy. Naprawdę nie powinien tego robić. Co może być w środku? Nadjeżdża bandit. Och, uważaj! O nie, prezent przefrunął na drugą stronę placu. Szybko! Przyjaciele muszą odzyskać prezent, zanim mama zauważy jego zniknięcie. Prezent wylądował na lodowisku. Szybko, bandicie! Łap go! Jejku! Teraz to Buster spróbuje złapać prezent.
Mało brakowało. Och, o mały włos! Autobus mama wciąż nie zauważyła zniknięcia prezentu. Świetnie się bawię, rzucając piłeczkami. Och, prezent jest tam! Czy Bandit i Buster zdołają zwrócić prezent, zanim mama się we wszystkim zorientuje? Ojej! Ups! Gdzie tym razem podział się prezent? Och, zobaczcie to młyńskie koło! Jest Ash, a obok niego stoi prezent! O nie, prezent spada! Dalej, Busterze! Świetnie złapałeś! Uff, dobra robota, Busterze! Zobaczcie, mama strąciła wszystkie puszki! Hurra! Nagrodą jest miś! Przyjaciele w samą porę odzyskali prezent. Mama jest w cudownym humorze i postanowiła pozwolić Busterowi zerknąć na prezent, o ile wciąż chciałby to zrobić. Ale Buster dostał nauczkę. Postanowił zaczekać. W dzień Bożego Narodzenia Buster może wreszcie otworzyć swój prezent. Wow, to nowa piłka do gry w nogę! To dlatego prezent tak świetnie się odbijał. Wesołych świąt, Busterze! Boże Narodzenie tuż, tuż, ale nie spadł jeszcze śnieg. O. Co robi Buster? Buster zrobił bożonarodzeniową ramkę na zdjęcia dla swojej przyjaciółki Scout. Jest przepiękna. Świetna robota, Busterze. Chciałby od razu podarować Scout jej prezent, ale najpierw musi się odpowiednio przygotować. Zaczął padać śnieg. Tadam! To Mikołaj Buster! Nasz autobus przebrał się za Mikołaja. Czas dostarczyć prezent. Scout z pewnością bardzo się ucieszy. O nie, napadało mnóstwo śniegu. Jak Buster i tata dojadą na jarmark bożonarodzeniowy? Ostrożnie, Busterze, lód jest bardzo śliski. O-o, Buster wpadł w niekontrolowany poślizg. Uważaj! Ups, tata rusza na ratunek. Nie martw się, Busterze. Tata ma chyba jakiś pomysł. Ciekawe, co on robi. Wow, to sanie! Saniami można jechać po śniegu. Hurra, będzie świetna zabawa. Och, Busterze, zaczekaj! Buster jedzie zbyt szybko. Tata ledwo za nim nadąża. Och, zwolnij, Busterze. Całe szczęście, że Buster wylądował w śnieżnej zaspie. Rety, tata też ma niezłe kłopoty. Uważaj! Następnym razem Buster z pewnością zaczeka na pomoc taty. O nie, sanie są zniszczone. Jak teraz tata i Buster mają dojechać na jarmark? Wydaje się, że tym razem to Buster ma jakiś pomysł. Tak jest! Buster połączył dwa elementy połamanych sań. Co zbudował? O, to pług śnieżny! Dalej, Busterze! Udało się! Tata i Buster bezpiecznie dojechali do drogi. Teraz mogą wreszcie dać Scout jej prezent. Scout jest na jarmarku. Jest i Buster. Czas wręczyć Scout jej prezent. W samą porę. Och! Scout jest zachwycona i jest bardzo wdzięczna. Świetnie się spisałeś, Busterze. Wesołych świąt! Buster z rodziną wybrali się dzisiaj na piknik. Buster jest bardzo szczęśliwy. Autobus mama jedzie po dziadka. W tym czasie Buster i Bandit mają przygotować wszystko na piknik. Najpierw muszą rozłożyć koc. O rany, ten koc wygląda jak peleryna superbohatera. Tak jest! To Super Buster! Bandit też chce pelerynę. To prawie jak zawody w przeciąganiu liny.
Buster wyobraża sobie, że jest super bohaterem. Super Buster przemierza przez tworza. To Pryszek Bandit. Ukradł prowiant na piknik. O nie, Super Buster musi go odzyskać. Trwa powietrzny pościg. Dalej, Super Busterze, zaraz go dorwiesz. O nie, Opryszek Bandit celuje w Super Bustera laserowymi kształtami. Ale Super Buster jest super szybki. Wow, nieźle mu idzie. Hurra! Super Buster uratował piknik. A co to takiego? To ogromna niebieska laserowa kula. O nie, co zrobi Super Buster? Aha! Postanowił użyć masztu flagowego jako kija. Pokaż, co potrafisz, Opryszku Bandicie. Wspaniałe odbicie, Super Busterze. Bum! Wow, to była wspaniała zabawa. Ale orety, zrobił się z tego wielki bałagan. A mama i dziadek są już w drodze. Musicie temu szybko zaradzić. Pośpieszcie się, trzeba tu posprzątać. Oczywiście jako superbohaterowie. Super Buster i Opryszek Bandit porządkują okolice. Nawet superbohaterowie muszą po sobie posprzątać. Rychło w czas. Wspólna praca daje wyniki. A piknik prezentuje się wspaniale. Mniam, mniam, pycha! Cały ten superbohaterski wysiłek sprawił, że poczuli się bardzo głodni.
A! Buster, Bandit i Scout urządzili sobie wspólny nocleg, ale nie chce im się jeszcze spać. Świetnie się bawią. Są zbyt przejęci i na pewno szybko dziś nie zasną. Kto to taki? To autobus Dziadek. Dziadek mówi, że robi się późno. Pora spać. Przyjaciele nie mogą się przecież bawić całą noc. Może ta lampka nocna pomoże im zasnąć. Wow, tylko spójrzcie na te gwiazdy. Buster uwielbia gwiazdy. Buster zastanawia się, jak to by było, gdyby stał się rakietą kosmiczną latającą pośród gwiazd. O, zobaczcie! To rakieta kosmiczna Buster! Buster i jego przyjaciele wyobrażają sobie, że latają właśnie w kosmicznych przestworzach. Patrzcie na to! Tam jest Ziemia! Przyjaciele postanowili się ścigać. Gotowi? Do wyścigu? Start! Buster wysunął się na prowadzenie. O nie! Bandit zepchnął go z trasy! Ojej, Buster jest daleko z tyłu. Jak teraz przegoni przyjaciół? Tak jest! Rety! Buster mknie wokół Saturna. Nabrał niesamowitej prędkości.
ale z niego spryciarz. Z łatwością wyprzedza bandita i scout. Co tym razem knuje bandit? Uważajcie na meteory! To bandit rzuca nimi w Bustera i scout. Przyjaciele muszą go powstrzymać. Postanowili rzucić jeszcze większy meteor w stronę bandita. Będzie miał nauczkę. Wyścig trwa dalej. Buster i scout lecą zderzak w zderzak. Są już prawie u celu. Rakieta kosmiczna Buster wygrywa wyścig. Brawo! O-o! Przyjaciele znów mają kłopoty. Dziadek usłyszał ich hałaśliwą zabawę. To była świetna przygoda, ale już najwyższa pora położyć się spać. Dobranoc, przyjaciele. Buster, Bandit i Mira grają w piłkę. Tata łowi ryby. Dzisiaj nic nie bierze. Miro, to było niezłe kopnięcie. A to było jeszcze mocniejsze. Ojej, Miro, uważaj. Coś się nie zgadza. Ulubiony kapelusz Miry. Piłka go strąciła. Przyjaciele nigdzie go nie widzą. Zapadł się pod ziemię. Mira jest bardzo smutna. To był jej ulubiony kapelusz. Ale Buster chyba wie, jak go znaleźć. Przyjaciele użyją wyobraźni i zamienią poszukiwania w dobrą zabawę. Kapelusz, gdzie on mógł się podziać? Te ślady są olbrzymie. Ciekawe, dokąd prowadzą. To dinozaur! A na głowie ma kapelusz Miry! Uciekajmy! Bandit wpadł do tej kałuży! Uważajcie! Chwileczkę. Dinozaur zobaczył swoje odbicie. Kapelusz chyba mu się podoba. Ale ten kapelusz jest własnością Miry, a ona chce go odzyskać. Niezły strzał, Miro! O nie! Kapelusz szybuje prosto do wulkanu. Jak przyjaciele go teraz odzyskają? Buster da radę! Musi tylko użyć swojej wyobraźni. To Super Buster! Dalej, Busterze! Udało się! Buster odzyskał kapelusz Miry. Oto i on. Przyjaciele świetnie się bawili i odnaleźli kapelusz Miry. Wszystko jest przyjemniejsze, gdy korzystając z wyobraźni, zamieniamy różne czynności w zabawę. Co Buster będzie dzisiaj robił? Może dziadek by się z nim pobawił? Rany, ten tort wygląda przepysznie. Dziadek ma pomysł. Mogą sami go upiec. Dziadek i Buster przyjechali do supermarketu po składniki. Mąka, jaja, mleko i cukier puder. O, Mira też robi zakupy. I traktor Terry. Buster rusza na poszukiwania składników. Dziadek przypomina mu, że w supermarkecie jeździ się powoli. Oto i mąka, ale Mira też jej potrzebuje.
Jej lista zakupów jest taka sama jak Bastera. Mira też planuje upiec tort. A teraz oboje chcą wziąć mąkę. Ups! Rozpoczął się wyścig, kto pierwszy znajdzie wszystkie składniki. Tam jest mleko. Buster bierze je jako pierwszy. Ups, przepraszam, nauczycielu. Buster i Mira poruszają się najszybciej, jak potrafią, ale przy dziadku i Terrym muszą zwolnić. Tak, powoli. Wyścig wznowiony. Dalej, Basterze. Tu są jajka. Klask. Orety. A tam jest cukier puder. Zostało tylko jedno opakowanie. Kto je zdobędzie? O nie, Mira wpadła w poślizg. Uważaj! Aha, Buster chce oddać Mirze ostatnie opakowanie cukru pudru. Ale Mira woli, żeby to Buster je wziął. Buster ma pomysł. O! Przyjaciele podzielili się składnikami i wspólnymi siłami upiekli jeden duży tort. Pychotka! Świetna praca zespołowa. Autobus tata i Buster przyjechali dziś nad rzekę. Ciekawe, co będą tu robić. O, łódki! Będzie super! Buster chce popłynąć łódką. Ale chwileczkę, nie tak szybko. Autobus tata chce mu najpierw pokazać sposób wiązania mocnego węzła, którym zabezpiecza się łódkę przed odpłynięciem. Autobus tata zawiązał ciasny węzeł. Kolejna Bastera. Ojej, trochę mu nie wyszło. Nie przejmuj się, Basterze. Wiązanie mocnych węzłów to trudne zadanie. Autobus tata chce jeszcze raz pokazać Basterowi sposób wiązania węzła, ale Baster niezbyt się tym interesuje. Łódka jest tak blisko, a tata całą uwagę skupił na wiązaniu węzła. Baster rusza! To jest dużo lepsza zabawa! O nie, łódka nie była przymocowana do pomostu. Nurt rzeki znosi Bastera coraz dalej. Buster próbuje sterować łódką, ale jego wysiłek jest na nic. Autobus tata rusza na ratunek. O, ta łódka przecieka. Tata musi znaleźć inny sposób. Buster dryfuje coraz dalej w dół rzeki. Autobusie tato, ostrożnie! Co Buster teraz zrobi? O, tam jest most! Buster próbuje się zaczepić. Uff! O nie, słupek się oderwał! Autobus tata prawie go miał. Uważaj! O! Buster zbliża się do głazów. Na szczęście do manewrowania może użyć drewnianego słupka. To działa! Dobry pomysł, Basterze. O nie, słupek się złamał. A przed Basterem jest wodospad. Na co wskazuje tata? Lina! Idealnie. Wodospad jest coraz bliżej. Dasz radę. Dalej, Basterze. Niezły rzut. Autobus tata ciągnie Bastera w stronę brzegu. Prawie się udało. Jeszcze troszeczkę. Uff, jak dobrze znów mieć grunt pod kołami. Baster i tata łowią teraz ryby. To znacznie bardziej odprężające zajęcie.
Dziś jest Halloween. Ash i Scout są u Bustera i szykują się na halloweenową zabawę w cukierek albo psikus. Rany! Ten kostium zombie jest wspaniały! Na bandicie nie zrobiło to wrażenia. Buu! Nie, bandit nie chce do nich dołączyć. Uważa, że przebieranki są dla dzieci. Buster, Scout i Ash wyruszają na halloweenową przygodę. Ale co to? Bandit chętnie skosztowałby halloweenowych przysmaków. Chyba wpadł na jakiś pomysł. Bandit zmałpował kostium Bustera. Wyglądają identycznie. Bandit dotarł na farmę Terry'ego i wygląda dokładnie jak Buster. Cukierek albo psikus? Wow, tylko spójrzcie na te pyszności. Zobaczcie, nadjechali Buster, Ash i Scout. Trochę cukierków dla Scout, odrobina słodyczy dla Asha, ale chwileczkę. Nie, przecież Terry podarował już Busterowi mnóstwo pyszności, ale tak naprawdę dał je niegrzecznemu banditowi. Biedny Buster. Ash i Scout lubią patrzeć na swoje odbicia. Co to takiego? Papierek po cukierkach. Jeszcze jeden? To bandit zjada wszystkie słodycze. Buster ma plan. Ash i Scout udają, że myślą, że bandit to Buster. Bandit patrzy na swoje odbicie. Chwileczkę, teraz jest dwóch banditów. Bandit jest lekko skołowany i trochę się boi. Gdzie się wszyscy podzieli? Plan Bustera zadziałał. Bandit został przyłapany na gorącym uczynku. A oto Terry z nową porcją słodyczy. Jest trochę zagubiony, widząc dwóch zombie. Terry znowu dał słodycze banditowi, ale bandit dzieli się z Busterem. Całe to zamieszanie okazało się bardzo śmieszne. Wesołego Halloween!